strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku zrobimy naprawdę coś szalonego. Twórcy gry dodali do gry koło fortuny, gdzie jedno zakręcenie kosztuje aż 2000 gemów. Więc dzisiaj wyzerujemy totalnie moje konto z gemów, a wy zostawcie łapeczkę w górę, żeby wyleciał nam jakiś skin, coś specjalnego, którego jeszcze nie mam w szafce. Tak, moi kochani, wygląda nowe koło fortuny. Specjalne koło, gwarantowany specjalny stumbler. Moi drodzy, mamy tutaj do trafienia Kaio, Rajo, Inferno Dragona, Amethyst Nynx, Orbita, Kapitana, Frozen Valkyrie, oczywiście Golas, niebieski, czerwony, zielony skin, no i oczywiście Skeleton Dragon. Już wam pokazuję, ile skinów, coś specjalnego nam brakuje. Tak wyglądają moje skiny. Mam Grid Irona, do tego mam Kapitana, więc tego nie chcemy trafić. Też nie chcemy trafić Dyna Mitrona, Golasa też nie chcemy trafić. Mamy też Senseja, Dragona też nie chcemy trafić. Oczywiście Influencer od twórców gry. No i Frozen Valkyrie też nie chcemy trafić. Więc skupmy się na skinach, które musimy koniecznie trafić. Skinów, coś specjalnego, brakuje mi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Więc naprawdę sporo, a mogą mi wypaść takie skiny jak ten zielony, ten czerwony, dragonik, Kaio Rajo i to chyba tyle. Więc na samym początku zakręćmy sobie jeszcze darmowym skinem, bo możemy trafić z tego koła fajnego skina diabełka diamentowego. O, patrz, patrz, będzie! Właśnie o nim była mowa, o nim była mowa. No niestety nam się teraz nie udało. Więc moi drodzy, zaczynamy. Pierwsze losowanko. 2000 gemów. To chyba 50 zł jest. Proszę, jakiś nowy skin, coś specjalnego. Błagam. Błagam, Cupid, stój dobrze, coś jest na pewno. Mamy to, moi drodzy. Od razu wyposażamy. Dobrze się trafiło. Sprawdźmy sobie, jakie w ogóle są dzisiaj dostępne tryby w grze. Mamy jakiś nowy tryb. Rocket Showdown. O kurczę, po jakiemu to jest napisane? Na pewno nie po polsku. No dobra, ale możemy tutaj coś zrobić, więc zagrajmy. Zobaczmy, co to za zbajerowany tryb. Okej. Wow! Skyrocket Royale! Zbierz je wszystkie. Aha! Czyli rozumiem, że tutaj chyba nie można skakać. Można! To czym się strzela? Aha, literką E się strzela. Dobra, jeszcze tego nie grałem. O kurczę! Dobra, zepsułem. Zepsułem, ale już wiemy mniej więcej, o co chodzi. Musimy zdobyć jak najwięcej monet i wybijać... Wow, 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 wow! Dobra, tu chyba na szczupaka trzeba dać. Nie kumam. Okej! Okay. Literka E! Powiem wam tak. To nie jest wcale prosty tryb. Jak ja mam tutaj ogarnąć monetki? Okej, okay, hop. I spacja, tak, tak da się doskoczyć, więc mega fajnie, odbijamy się. Ej, ta mapa jest zbugowana, serio. Musimy też kogoś pozrzucać troszeczkę, żeby ogarnąć tutaj te monetki. Bum! Okej, okay, i szczupak, szczupak, szczupak. Tak jest. Wow, wow, jeszcze raz! Dobrze! Jak ja z tej opresji wyszedłem, to nie mam pojęcia. Okej, okay, oddaj, oddaj. No, no i wziął mi, ukradł. Ej, ta mapa jest mega zabawna. Tylko, słuchajcie, jak mam tutaj... Fajnie! Fajnie, nawet nie wiem, skąd rakietę dostaję. Jak ja mam tutaj zdobyć tyle monet, żeby przetrwać i się nie dać wyeliminować. Hop, dobra, mamy to. Okej, okay. Dobra, mamy to, jesteśmy na środku. Mój, ajajaj, prawie się odbiłem trampoliny. Jeszcze mamy 40 sekund, to naprawdę jest sporo czasu, żeby jakiś tutaj fajny wynik wykręcić. Kolejna moneta, zobaczcie, zobaczcie. Dajemy radę, już jestem ósmy. Po prostu nie ma chyba sensu pchać się na środek, tylko trzeba latać tutaj sobie w kółko i poogarniać monetki, bo na tym środku, jak widzicie, mega ciężko jest się utrzymać. A tutaj, latając po obrzeżach, nikogo nie ma. Nikt się nie fokusuje na tobie. Jest generalnie petarda. O kurczę, nie trafiłem. Moja moneta. Okej. Okay. Ukradł mi jeszcze. No. Dobrze. Jestem. Przechodzę. Tak jest. Co prawda, ósme miejsce, ale się udało. 16 pozostało. No jestem mega ciekawy, jak będzie wyglądał wielki finał, bo uwierzcie mi, tutaj dopiero teraz zaczną się dymy. Postaram się od razu biec w którymś kierunku. Na spokojnie. Monetka moja. Okej. Okay. Ta też monetka moja. Okej. Szybko tam. Do przodu. Tu nikogo nie ma. Lecimy. Kolejna. Jakąś taktykę trzeba fajną obrać. Pyk. I sobie teraz wracamy. Na spokojnie. Kolejna monetka jest moja. Na chillku czwarty. Chillujemy bombkę. Okej. Znowu czwarty. Teraz drugi. I zobaczcie. Na totalnym luzie sobie robię placement, nie? 93 sekundy jeszcze dużo, to jest czasu, ale spokojnie. Pyk, kolejna. Na razie nie ma sensu się pchać na środek, widzę. Okej, okay, chłop mi skroił monetkę. Dobra. Ale widzę, że ci, co są na środku, i tak dobrze sobie radzą. Chłop walnie mi z rakiety pewnie. Nie? To ja w niego walę. Nara! Okej, okay, szybciutko. Pyk, kolejna. Będę zaraz pierwszy, coś mi się wydaje. Czy ja mogę tutaj wskoczyć? Tak, mogę! Wow! O co tu chodziło? Czwarte miejsce, dobra, troszeczkę spadamy.
ale za chwileczkę postaramy się to naprawić. Okej! Udało mi się jeszcze przetrwać, ale jajca. Pyk. Dobra, jest git, jest git. Czwarte miejsce nie jest wcale złe. Fajnie, 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 wracaj! Aj, jeszcze chciałem się odbić rakietą, ale niestety nie wyszło. Dobra, musimy się skupić tutaj troszeczkę na zbieraniu monet, bo jesteśmy czwarci na liście, a to jest już słabe miejsce, piąte. Monety się nie respią. Jest przypał, moi drodzy państwo. 6, 5, 4, 3. Kurczę, będę? Jestem! Okej, piąte miejsce, 34 monety. Czas na wielki finał. Let's go! No zobaczymy, zobaczymy. Dajcie znać w komentarzu, czy udało wam się już kiedyś wygrać ten tryb i jaka taktyka według was jest najlepsza. Bo mi się wydaje, że nie ma sensu się pchać na środek, bo tam są za duże grzmoty. Lepiej sobie o ten sposób placement wypracować. Okej, okej, tu mi skroili monety. Nieciekawa sprawa w tym momencie jest. Moje. Okej. Okej, wracam. Rakieta, nie trafiam w chłopa. Kurczę, najgorzej, moje. Wypadł z baru. Okej. Tak się da wskoczyć, więc fajnie wiedzieć. Ja mówię co innego, a robię co innego, jak widzicie. Jednak skoczyłem na środek i to się mści. Na spokojnie, 15 monet. 16 dalej, nic nie daje. Dobra, 17 dopiero podwyższyło mój placement. Okej. Dzięki. Udało się wyjść z opresji. Hop. Widzę, nie chcą walczyć ludzie, więc wiedzą, że odbijanie się taką rakietą i przeszkadzanie innym wpływa źle na placement. Więc raczej wolą nie walczyć, tylko skupić się na zbieraniu monet. Dobra. Do pierwszego miejsca jeszcze jest kawałeczek, widzę. Dobra, doskoczyłem. Jak dobrze. Mój. Okej, trzecie miejsce, ale to rozegrałem, ale oni nie dają za wygraną. Zobaczcie, 43 monety. A to dalej nie jest pierwsze miejsce. Wypadł! No zderzyłem się z chłopem w takim momencie! Dobra, trzecie miejsce. Okej. Ten chłop jest chyba pierwszy tutaj na środku farmi. Nie moje. Dobra, czwarte miejsce. Najgorzej! Jestem mega ciekawy, jakie było pierwsze miejsce i ile miało monet. Ale i tak uważam, że sobie całkiem nieźle poradziłem jak na pierwszą rozgrywkę. I co my w ogóle możemy tutaj zdobyć? Możemy tutaj zdobyć jakieś fajne nagrody, tak? Aha! Top 1% zdobywa nowe skiny, więc ciekawie. Pierwszy meczyk za nami, więc moi drodzy, lecimy z kolejnym kołem. Proszę, daj mi coś specjalnego, nowego, czego jeszcze nie mam. Dragon, stój! Nie, go mam! Duplikat! Zamieniamy oczywiście duplikat na żetony. Jeszcze raz, teraz zostawcie łapkę w górę, żeby się udało trafić coś nowego. Tak, chyba nowy. Orbit, coś specjalnego, tak jest. Tego skina właśnie chciałem, więc udało mi się, moi drodzy, go trafić. Jest przekozacki. Oczywiście sobie jeszcze zmieńmy emotki, bo tutaj, moi drodzy, nie miałem poustawionych emotyk po ostatnim challenge'u z joystickiem. W ogóle mega mi się podoba i mega dziękuję każdemu za to, że tak entuzjastycznie przyjęliście powrót joysticka w poprzednim odcinku. Więc, moi drodzy, odcineczek z joystickiem mogę wam zagwarantować, że pojawi się w przyszłym tygodniu. Albo pod koniec tego tygodnia. Tym razem lecimy z normalnymi meczykami, nie już tymi turniejowymi, więc sobie zagrajmy. Pierwsza mapa, Floor Flip. Zobaczymy, jak ten nowy skinek daje radę. On cały czas, jak widzicie, fruwa nad ziemią, nie? Więc to jest taki mega fajny skin, co specjalnego. Ma inną animację chodzenia, więc warto go zdobyć. Mega... O kurde, felek! I spadłem, no nie wytrzymam zaraz. Dobra, wślizg teraz w tego aniołka, bo on też ma taką fajną emotkę latania. Okej. Okej! No i po mnie. Okej, dobra, teraz się udało. Cyk. Pyk, ślizg jeszcze. Ała, dzięki bardzo, kumplu! Co tu się dzieje? Hop! Nie no, spadniemy, a udało się biec! Ciekawa sprawa. I wślizg, ciach, podcięty, dobra. Dziewiąte miejsce jest moje. Wow, drugą mapą jest Hot Wheels Hustle. No dobra, dawno tej mapy nie grałem. W sumie teraz ona mi się jakoś rzadziej wyświetla w losowaniach, ale ja na niej znam dobre skróty, więc zaraz... Aha! Dzięki, dostałem listwę przed wejściem. Patrz, oni wszyscy tam wskoczą. Nie zdążyłem, dobra, hop. Ale nieważne, tego trika to chyba już każdy zna, kto gra w Stumble Guys. Jeżeli nie gra, to nigdy tej mapy nie wygra. Dobra, jest i Hot Wheels. Chciałem dać w ryja, nie udało się. Dobra, dawaj.
Ej, albo mi się wydaje, albo jakoś sterowanie poprawili w tych Hot Wheelsach, bo są naprawdę teraz te furki jakoś takie szybsze. Tu spacja, spacja, spacja. Na lupie. Tak jest, to będzie teraz szlaban, nie trafiłem. Tak, to sterowanie jest o wiele, wiele razy lepsze teraz. I myk pod krokodylem. Pach! Kurczę, prawie byłem pierwszy. Go, go, go! Drugi. Dobra. Hot Wheelsa mam zawsze obcykanego. Czas na grande finale. No zobaczymy, co w finale będzie za mapa. Okej. Tą mapę lubię. Jeżeli się na mnie wszyscy nie sfokusują, ponieważ mam czerwony nick nad głową, to jesteśmy w stanie to ograć. Okej. Dostał listwę. Okej. Oni robią ślizgi. Ja ślizgów to raczej nie będę używał, bo ślizgi tutaj są zgubne. Uwierzcie mi. Pyk. O, ty kurcze! O, ty cwaniaczku. Dobra, dwóch leży. Szybkie lasery lecą teraz, ale... Wow! To było groźne! Okej, on się spali. Przeżył. To cwaniaczek. Woo! 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 Dobrze są! Nie ma co gadać, moi drodzy. Do... O kurczę, że ja tą pięść tak spaliłem i nie trafiłem go. Nie! Wyobrażacie sobie, że używałem piąstki i skakania i mi się postać zlagowała? Dobra, sam zginąłem od własnej broni. Kręcimy dalej kołem. To nieźle się na mnie zemściło. Jedziemy, moi drodzy. Mam nadzieję, że chociaż koło fortuny specjalne się na mnie nie zemści i nie da mi duplikatu. Proszę, może być smok. Nie no, Walkiria. Pięć dych w plecy. Dobrze mówię pięć dych? Poczekajcie. No, można powiedzieć, że kosztuje 50 zł. Jedziemy jeszcze raz. W takim razie musimy jeszcze trafić coś specjalnego. Mamy kilka szans. Duplikat. Ja dziękuję. Koło się na mnie mści. Mamy jeszcze dwa zakręcenia. Trzeba to odreagować i jeszcze raz zagrać jakiś tryb. Wow, 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 wow. Pierwsza mapa to Abduction Adven... Co? Jak to przeczytać? Ja pierwszy raz to gram. Wow. Okej, mamy jakiś laser, którego pewnie nie wolno dotknąć. Co ja mam tutaj zrobić? Pędzić do przodu, tak? Oho. To rozumiem, jakiś statek UFO nas wciąga. Jeżeli przejdę tą mapę, grając pierwszy raz, to będę w sumie niezły gość. Dawaj, dawaj, dobra, jestem tu. Na platformie jakiejś, która jest, ej, mega szybka w sumie. O co tutaj chodzi, moi kochani? Dobra, jest labirynt, są jakieś znaki. Okej, czyli to troszeczkę nas przyspiesza. Dobra. Ej, ja to ograłem, że oni wpadli. Ten laser też jest ciekawostka. Dobra, hop. Do góry, do góry, do góry, do góry. Tak, 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 jest. I co tutaj, chłopie, robisz? Liścia chcesz? Nie trafiam go jeszcze. Jak to się wydarzyło, że mogłem go nie trafić? Z takiej odległości! Patrz, znowu podciął mnie! Hop! Dobra, dzięki, 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 UFO! Ła! No, kurczę, jak? Co tu się wydarzyło? Dobra. Dzięki! Totalny sztos! Jestem na mecie! Jakby ta mapa była w finale, to bym nie uwierzył. Okej, okay. Drugą mapą jest Block Dash. Tutaj powinniśmy sobie zagwarantować już wejście do wielkiego finału. No ale wiadomo, jeżeli się każdy na mnie sfokusuje, bo mam czerwony nick, to nic z tego nie będzie. Hopsa, pyk. Dwóch podciętych jeszcze. Ślisk. Dobra. Okej, okay. O co tu chodzi teraz? Hopsa, aha, tylko taki mur po prostu, nieźle. Leżysz, dragon. Kolejny ślisk. Dwóch już wyeliminowanych. Dawaj, 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 dobrze! Wow! Wow! Jak ja z tego wyszedłem, to nie wiem. A grande finale to Hot Wheels Hustle! Którą mapę jestem, można powiedzieć, mistrzem. Zobaczymy, czy też są tacy dobrzy jak ja. Hop, dobra. Żebym tu się tylko nie wywrócił na pierwszej przeszkodzie. I będzie klasa. Dobra, na razie się udało wyjść z opresji. Czy złapię się na tą trampolinę? Nie. Dawaj, 3, 2, 1, go! No go! Za długo to trwało. Oj, za długo to trwało. Go, 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 Farel, go. Teraz wszystko muszę zrobić, żeby nie wpaść w żadną przeszkodę. W żaden szlaban. I jest szansa, że tego gościa wyprzedzę. Widzowie, łapki w górę, żeby mi się udało to przejść. Go, go, go. Jesteśmy na pierwszym miejscu póki co. Dobra, dobra, dobra. Teraz szlaban, szlaban, szlaban. Minięty, minięty, nie uderzyłem. Przyspieszenie. Nie trafiam na przyspieszenie, najgorzej. Teraz muszę trafić na przyspieszenie pod zębem i mamy to.
Mamy to! Pierwsze miejsce! Tak jest! To teraz, moi drodzy, wystarczy zakręcić dwa razy kołem i trafić jakieś dwa skiny, coś specjalnego i uważam dzisiejszy odcinek za mega udany. Ostatnie 4000 gemów. Zostawcie łapki w górę. Za każde 2000 łapek w górę. Jeżeli następny raz się pojawi te koło specjalne, będę kręcił jeden raz. Czyli 2000 łapek, jedno zakręcenie. Proszę! Dwa nowe skinki i jestem zadowolony. Nie, golden... Nie, jest! Jest nowy! Mamy to! Sensei, czy jak on się nazywa? Sei coś tam. I ostatni coś specjalnego. Nowy Dragonstone! Fuck yes! Kayo Rayo! Tego skina się nie spodziewałem, że dostanę. On był chyba najrzadszy tutaj do trafienia. Nie, ten złoty był najrzadszy, ale i tak Kayo Rayo chciałem mieć w swojej szafce. Rzućmy teraz okiem na moje skiny coś specjalnego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. A w dzisiejszym odcinku trafiliśmy aż 4 nowe skiny. Coś specjalnego. Pięknie. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, no i oczywiście wbijajcie do mojego sklepu Pixie, gdzie znajdziecie zarąbiste bluzy, koszulki, gadżety, są też koszulki oczywiście z moim pieskiem joystickiem, a do każdego zamówienia jest wręczane moje zdjęcie oraz JJ-ki z naszymi własnoręcznymi autografami. Trzymajcie się, hej!